Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w sobotni poranek i zapraszam Was na weekendowego vloga z dzisiaj i z jutra. Sobota, sobota. Wychodzi słońce, także łapka w górę. Może dzisiaj będzie ładna pogoda, bo przez ostatnie dwa dni było dosyć nieprzyjemnie. W każdym razie ja niedawno wstałam, jak widzicie jeszcze luk nieogarnięty, ale niedługo się to zmieni. Czekam aż mąż wróci z pracy i jedziemy do miasta na jedzonko, dzisiaj chyba będzie Chińczyk. Potem wracamy, oglądamy dzisiaj skoki narciarskie i są to skoki chyba indywidualne albo drużynowe w Oslo. No i potem oczywiście będziemy dalej przechodzić naszą grę Memento Mori, o której Wam mówiłam w ostatnim vlogu. Jesteśmy już na trzecim akcie, nie wiemy ile ich jest. No, ale muszę przyznać, że gra jest bardzo wciągająca, natomiast zagadki są fenomenalnie ciężkie. W przyszły weekend, w niedzielę, przyjeżdża do mnie mama z wujkiem, z ciocią, babcią i dziadkiem, także niezmiernie się cieszę. Wreszcie oni do nas przyjeżdżają, co prawda tylko na jeden dzień, ale super, że spędzimy chociaż kilka godzin razem. Więc ja się teraz zabieram za ogarnianie i odezwę się do Was później. Zaraz się będę malować, dlatego postanowiłam, że dzisiaj pokażę Wam, czego użyję. Na sam początek krem z Uriage, to jest miniaturka 3 ml, miałam go, był w ostatnim Big Glossy. Wcześniej w Big Glossy był krem z Uriage, ale do rąk i szczerze powiedziawszy średnio mi się sprawdził, natomiast zobaczymy jak sobie poradzi ten krem do twarzy z moją w miarę suchą, ale chyba już teraz w stronę mieszanej cerą. Do tego tuż do rzęs Colistar, również z Big Glossy, którym się była ta miniaturka, super tusz, naprawdę rewelacyjny, natomiast no, na pewno wymiarowy produkt raczej się nie zdecyduje ze względu na cenę. Jeżeli chodzi o korektor pod oczy, no to tutaj wykańczam, już wygrzebuję korektor L'Oreal Trumaczy z numerkiem 1 Ivory. Bardzo fajny korektor, to już jest moje chyba trzecie albo drugie opakowanie, nie pamiętam. Jeżeli mi nie starczy, no to użyję tego Match Perfection z Rimmela. To jest ten najjaśniejszy numerek, natomiast on ciemnieje mi pod oczami zaraz po nałożeniu, więc słabo. Jeżeli chodzi o podkład, no to połączę go dzisiaj również z produktem z Big Glossy Yoko Glow Primer. Można go nakładać jako rozświetlacz na policzki, natomiast spróbowałam, ale średnio mi się sprawdza. Natomiast zobaczymy jak z podkładem, ponoć cera ma wyglądać świeżo i rozświetla, i ma być rozświetlona. A jeżeli chodzi o rozświetlacz, no to zdecydowanie Make Up Revolution i to jest Golden Lights, mój ulubiony rozświetlacz, świetnie wygląda na policzka, tylko oczywiście niestety opakowania u mnie się tak no, niszczą, nie wiem, słabo to jest zrobione, wydaje mi się. Na oczy cień z Mua. I na policzki moje ukochane róże w kremie, również z Make Up Revolution. Ja już je kiedyś Wam pokazywałam w ulubieńcach. Widzicie, już tutaj się pojawia denko. Mam jeszcze dużo kolorów, chociaż najczęściej używam tego i tego ostatnio, więc potem Wam pokażę. Na ustach jeszcze nie wiem, co będzie. No i oczywiście perfumy. Dziś w taką pogodę postawiłam na świeżość i to są perfumy z Yves Rocher, bardzo ładne, takie świeże, lekko kwiatowe. Hej, ja już się ogarnęłam, glow jest, więc jest dobrze, a na ustach mam pomadkę z Golden Rose Matte Lipstick Crayon numerek 10, bardzo lubię ten kolor, uważam, że pasuje do wielu stylizacji i jest tak nawilżająca. Ja mam ostatnio tendencję do skubania ust. Nie wiem od czego to zależy. Rozpuściłam po prostu moje blond włosy i tak po prostu dzisiaj sobie będę chodzić. Za dwie godziny mąż przyjdzie z pracy, także już niedługo, ale zobaczcie co się stało już z moimi tulipanami. Już niestety jeszcze nie owiędły całkiem, ale nie wygrywały.
wyglądały już tak pięknie jak wcześniej. Teraz w ogóle zmieniły kolor na pomarańczowy, ale róża jeszcze stoi, bardzo ładnie się trzyma, nie opadła. Także co, zostały mi 2 godziny, słońca już dzisiaj raczej nie będzie, bo oczywiście przyszły chmury, no i niestety nie jest też za ciepło, ale nic, energia do działania jest jak najbardziej. Pokażę Wam świecę, którą palę od samego rana. Jakiś czas temu w pachnącej wannie kupiliśmy kolejne 2. Jedna jest taka bardziej jeszcze zimowa, raczej z takimi korzennymi przyprawami. Natomiast druga to jest Goose Creek i zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Tutaj mamy świecę i to jest Sweet Banana Bread. Faktycznie pachnie takim ciastem dopiero upieczonym, ciepłym, jeszcze siedzącym w piekarniku. Natomiast tutaj mam świecę, którą ostatnio też bardzo często palę i to jest Island Suns. Pięknie kojarzy mi się z wakacjami. Cześć! Wziąłem go, żeby dać mu przekąskę. Bardzo lubi pestki z dyni. Widzicie? Najlepsze jedzenie. Pestki dyni kupiliśmy razem. One są w takiej mieszance. Przysmak gryzania Natural Vit Multivitamina. I to jest takie połączenie różnych owoców. Chyba jest też marchewka, banan, jabłko i właśnie te pestki 100% naturalne i to jest aż 200 gram, także duża paczuszka. My ostatnio zrobiliśmy takie zamówienie w sklepie Hipcio, internetowym sklepie zoologicznym i tutaj są też między innymi właśnie pestki, które sobie chomikuję, żeby mieć też na później, nie? Groszek. Elliot. Widzicie, jaki jest duży? Dawno Wam go nie pokazywałam, ale jest naprawdę spory. Kurczaka w 5 smakach i sajgonki i wracamy do domu jeść. Tak? Idziemy jeść. Nie no, piwko do Hiszpany jak najbardziej. No tak. Hej, nie wiem, czy to usłyszycie, ale właśnie oglądamy skoki narciarskie. Zaraz sobie otworzymy piwko i będziemy sobie oglądać drugą serię w pierwszej rundzie, tak chyba. Ja jeszcze kończę chińszczyznę. Oli już zjadł, była pyszna jak zawsze. Jak możecie zobaczyć, trochę sobie spięłam włosy, żeby mi po prostu było wygodniej. No i oglądamy! Dzień dobry, witam Was w niedzielny poranek, czyli w drugim dniu vlogowania. Tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, że połączę vlogi z soboty i niedzielę, z soboty i niedzieli i nazwę to weekendowy vlog. Jak możecie zobaczyć, mam jeszcze mokre, wilgotne włosy, bo niedawno wstaliśmy i się wykąpałam. Swoją drogą koniecznie muszę Wam zrobić film o kosmetykach do włosów, bo to, jaki mam szampon, to po prostu jest rewelacja. Włosy się cudownie rozczesują. Dzisiaj niedziela, wczoraj mieliśmy grać w Memento Mori,
ale oglądaliśmy skoki narciarskie, potem graliśmy w The Skid Jump. I tak minął wieczór, a dzisiaj postanowiliśmy, że może uda nam się przejść całą grę. Będzie pewnie jeszcze nie jedna trudna zagadka, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Bo już czeka na nas kolejna przygodówka, którą również będziemy przechodzić. Chyba będzie trochę łatwiejsza, zobaczymy. I tak, niedziela, cały dzień w domku, bo zimno na dworze, ale zobaczymy, jak będzie. To zaraz będziemy mieć śniadanie, potem jakiś koktajl truskawkowy, żeby mieć dużo siły do działania i do rozwiązywania właśnie zagadek. Niedziela to jest taki naprawdę fajny dzień, bo Oli codziennie pracuje i wstaje o 5, ja jeszcze o tej porze śpię, więc w niedzielę tylko możemy sobie zjeść śniadanie i spędzić tak naprawdę cały dzień razem, więc bardzo się cieszę. Ja tymczasem idę sprawdzić, jak tam moje grzanki z serkiem na śniadanie się robią, a my widzimy się później. Dzisiaj taki dzień make-up, no make-up, ale skoro jestem w domu, to nie będę po prostu nakładać makijażu, niech skóra sobie oddycha, a tak jak Wam powiedziałam wcześniej, zrobiłam sobie koktajl, mi i mojemu mężowi również, truskawka, mleko 0%, ostatnio tylko takie pijemy i oczywiście na dosłodzenie miód. Pycha. Ostatnio rzadziej robimy koktajle, ale postanowiłam dzisiaj na wzmocnienie zrobić właśnie koktajl z truskawek, jak widzicie za mną. No, jutro będę musiała już wyrzucić tulipany, bo już przekwitły. Szkoda. Częściej kupuję mimo już goździki, które się o wiele dłużej trzymają, no ale akurat tym razem dostałam tulipany, które również bardzo lubię. Hej, łączę się z Wami ponownie. Chciałam zakończyć tego vloga. Muszę powiedzieć Wam, że nie skończyliśmy całej, nie przeszliśmy całej gry. Okazało się, że mamy kolejny akt czwarty i pewnie znowu będą zagadki do rozwiązywania, ale to już sobie zostawimy na kolejny tydzień teraz, który będzie. Tak jak niedziela. Oglądaliśmy skoki i graliśmy w grę. Nic się ogromnie ciekawego nie działo, natomiast nas gra bardzo wciąga, ale wytężyliśmy swoje szare komórki i posunęliśmy trochę grę do przodu. Mam nadzieję, że vlog weekendowy Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was do kolejnych vlogów. Buziaki, pa, pa!